Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, Anno Domini 1259, druga seria na tym modzie, natomiast moi drodzy, mod od ostatniego czasu bardzo, ale to bardzo się zmienił, bardzo wyewoluował oraz dodane zostały nowe frakcje i dzisiaj moi drodzy przeniesiemy się wprost do Antiochii i zagramy jako jeden z uczestników wypraw krzyżowych, także moi drodzy, serdecznie witam was na nowej serii na kanale. Mountain Blade 2 Bannerlord Wyprawy Krzyżowe. Zaczynamy nową grę. Jak nazwa wskazuje, startujemy w 1259 roku, co jeżeli chodzi historycznie umiejscowia nas na kilkadziesiąt lat przed zakończeniem w ogóle krucjat. Krucjat w rozumieniu takich zrywów w Ziemi Świętej, ponieważ tam będą później krucjaty przeciwko Turcji i tak dalej. Jeszcze tych krucjat trochę w historii będzie, natomiast taki ten okres krucjat kończył się właśnie pod koniec stulecia. Także kilkadziesiąt lat przed nami, zobaczymy w ogóle jak to potrwa u nas. Oczywiście nie jest to gra w stylu Crusader Kings, że gdzieś te wydarzenia historyczne będą miały tutaj rzeczywiście sens. Na pewno wybierzemy sobie młodego szlachcica, który trafił do Ziemi Świętej w wieku 20 lat, ale zaraz przejdziemy dokładnie do tego, aby to postać sobie stworzyć. Ja tymczasem bardzo, ale to bardzo się cieszę, po długiej przerwie w ogóle od filmów na moim kanale. Dawno czegoś takiego nie było. Miałem problemy sprzętowe, nałożyło mi się to z urlopem i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jestem w domu, nagrywam to teraz i jest, moi drodzy, 9 czerwca. I do 16 czerwca mam wolne, dlatego postaram się nagrać jak najwięcej odcinków. Również dzisiaj planuję nagrać ze 3-4 odcinki, także jutro możecie, jak widzicie ten odcinek, to spodziewajcie się, że za godzinę wleci kolejny. Generuje się mapa i ona rzeczywiście może troszeczkę się generować, natomiast nie wiem, jest to długo, jest to długie generowanie mapy. Ja przed chwilą sobie sprawdzałem, czy modzik działa. Działa. I było to znacznie, zdecydowanie szybciej. Okej, mamy. Wybieramy kulturę. Moi drodzy, dla tych, którzy nie widzieli poprzedniej serii, a bardzo wam polecam, tam graliśmy Królestwem Polskim, natomiast tutaj mamy Francję, Szwecję, Italię, mamy Berberów, czyli północna Afryka, jeżeli dobrze kojarzę, tak? Tak, nawet północno-zachodnia Afryka, Polska, Anglo, Normanie, Kastylia, czyli tereny dzisiejszej Hiszpanii, Niemcy, Norwegia, Szkocja, Złota Horda, moi drodzy, możemy sobie zagrać jako Złotą Hordę i to też jest fajnie, jako to mogło być, żeby pograć Mongołami, mogłaby być naprawdę ciekawa kampania. Persję, Ruś, Sami People, czyli to są mieszkańcy, którzy zamieszkiwali tereny na północy, między tam, powiedzmy, łączyło tak, no, Rosja, Skandynawia, tam totalnie na północy, to są te, na północ od Rosji, nie chciałem powiedzieć Rosja, Finlandia bardziej, tak. Andaluzja, Argonez, Krzyżowcy, no i moi drodzy, Dania, tutaj może być Gaelic, o, Gaelic to jest, która? Ta celtycka typowa? Czyli już po tym, jak zaczęłyby się chrystianizować. Dobrze, moi drodzy, my wybieramy krzyżowców, natomiast widzicie teraz, co tutaj mamy. Zastanówcie się, jaką serię chcielibyście później zobaczyć. Jeżeli chodzi o krzyżowców, no to co my tutaj robimy? Rekrutowanie piechoty jest 25% i rekrutowanie i ulepszanie piechoty 25% tańsze i armię trasą mniej cohesion 20%, natomiast mamy mniej podatków z miast i rekrutowanie lordów do armii jest droższe. Dobra, stwórzmy sobie naszego jegomościa jakiegoś. Słuchajcie, no, nasz będzie młodzian, nie? Będziemy mieć młodziana jakiegoś. Nie, coś innego tutaj. O, czekajcie, tam był w sumie okej. Okay. Zaraz coś sobie fajnego wybierzemy. Jeszcze kilka. Pierwszy, który tak przykuje moją uwagę, zostawiamy, żeby nie było, nie trwało to w nieskończoność. Zwiecie, ja mogę... O, taki byczek? Może go troszeczkę zmniejszymy, nie będzie aż taki byczek. O, taki nawet przypakowany. Dobra, bierzemy ciebie. Dajmy ci jakieś takie włosy. Kurczę, wiecie co? Może nie. Jeszcze zmienimy, jeszcze zmienimy. Kurczę, bo tu mi nie leży mi to. Okej. Okay. Tu jest taki nordycki bardziej. Dobra, ty tylko będziesz wyższy.
I teraz tak, jeżeli chodzi o włosy, dajmy jakieś takie długie, ale może spięte, albo coś takiego. A niech będzie takie coś. I do tego wąsisko dajemy i będzie ok. I jakieś tutaj... O, niech będzie, dobra, to będzie nasz jegomość, no... Niech tak już będzie. W porządku. Urodziliśmy się w rodzinie... Nie, wiecie co, lecimy jak najbardziej szlachecka rodzina, ponieważ my jako, powiedzmy, że byliśmy biednym szlachcicem, znaczy w rodzinie szlacheckiej biednej, jeden syn odziedziczył majątek, a czyli mój brat, a my zostaliśmy wysłani do Ziemi Świętej. Mamy fabułkę. Leadership. Co robiliśmy? Pomagaliśmy Kowalowi. Pomagaliśmy Kowalowi. I zaciągnęliśmy się do garnizonu. I pokonaliśmy wroga w bitwie. Tak, będzie renoma. I zaczynamy w wieku lat 20. I teraz, jeżeli chodzi o nasze... A, nie mam zaimportowanych tych. Szkoda, mogłem sobie coś zaimportować, ale dobra. Będziemy sprawiedliwi. Będziemy sprawiedliwi. Coś takiego weźmy sobie. Ale to będzie całkiem przyjemnie, może z białym. To będzie fajnie wyglądało na naszych tarczach, chyba że jest rzeczywiście jakiś inny krzyż. Może mamy jakiś tutaj krzyż, albo taką lilię byśmy zrobili jakąś. Jeszcze chwileczkę. Znajdziemy coś takiego, co fajnie mogłoby tutaj pasować. Naszych wypraw krzyżowych. O! Niech będzie... Taka lilia. I ta lilia będzie chyba tak, że zdecydowanie najlepsza, więc wybieramy sobie tę lilię. Ona będzie też fajnie wyglądać na moich zbrojach. Czyli biała lilia na czarnym tle, na niebieskim tle. Biała lilia na niebieskim tle. Czy żółta lilia? Żółta. Żółta lilia na niebieskim tle. Tak. Denevers, nasza rodzina. Denevers, no pasuje. A nasz Milon... Fernando de Nevers. Fernando de Nevers, co? Ogier. Regimbal. Charles. Charles. Niech będzie Karol. Wybieramy Charlesa. I poziom największy, wszystko realistyczne. Natomiast... Nie możemy umrzeć. My nie chcemy, żeby ta seria szybko się skończyła. Startujemy. I będziemy takim osiłkiem trochę, z tego co tutaj widzę. Nasza postać będzie osiłkiem. Nie dałem sobie wąsa. O nie! Nie dałem wąsa, ale jesteśmy, moi drodzy, Charles w Antiochii i, moi drodzy, startujemy bardzo blisko Antiochii i nie mamy żadnego królestwa, czyli będziemy musieli się dopiero przyłączyć. Natomiast zerknijmy na mapę. Już widzimy tutaj Ziemię Świętą. Zobaczcie. Jeruzalem. Jeruzalem jest pod panowaniem krzyżowców. Tak, House of Ibelin Arsów, Crusader States. Antiochia również należy do krzyżowców. Tutaj już mamy Turku Persów dokładnie. I Imperium Bizancjum tutaj. Madima natomiast należy do Turcja, ale to jest Sultanat Mamluków, tak? Kultura turecka, okej, okay, czyli na pewno z nimi będziemy walczyć. A Edessa należy do Mongołów. No proszę, Mongołowie mają Edessę. Bagdad należy do Persów. Ikhanat, Persja. Ale zobaczcie jak daleko Strawopol nasz tutaj, Złota Horda. No, dodali, zobaczcie jak daleko na wschód można pójść. Proszę, bardzo daleko, aż Kazan mamy tutaj. Też do Golden Horde należy. No, to mi się tutaj podoba. W Tehranie mamy Persów również. Dobrze, zerknijmy jeszcze na Europę, jak wygląda Polska, czy poprawili to, bo tam pisałem też twórcom feedback, wiem, że wielu z was, tych, którzy grali też. Tak, mamy Kraków, moi drodzy, zniknęła Warszawa, jest Elbląg, zniknęła Warszawa i jest już to co bardziej, tak, Ryga.
Turków, Turku. Tutaj jest podobnie, no, pamiętacie naszą serię z Ragnarem, gdzie graliśmy Ragnarem właśnie na północy, to może to był inny mod, także tak. Praga też należy do Polski? Nie, Bohemia. Praga to Bohemia. Bo Kraków, Polish Principles, tak. Tu już są Węgry, czyli Polska nie ma tutaj zbyt dużo ziem, bo Elbląg to już jest krzyżacy, znaczy Teutonic Order, no tak, krzyżacy. Pyrzyce należą również do Polski, do Piastów, czyli mamy Piastów. Tutaj już są do Bohemii. I Wrocław do Polski należy. W dziwnym miejscu ten Wrocław jest, chociaż dobra, mamy tutaj Odrę. Okej, no jest to uproszczona mapa, no i Gdańsk. Bo Kraków, Wrocław, Odra, znaczy Odra, Wisła, Elbląg, Allenberg. Dobra, dobra, w porządku, w porządku, w porządku. No to co? Zaczynamy, moi drodzy, od tego, aby zobaczyć na to, co nasza postać przy sobie ma. Długo inwentory mi się wczytuje. Mam nadzieję, że ja nie mam odpalonego cheat mode'a i mi nie wyświetlą się wszystkie itemy, jakie są w grze. I oczywiście, że się wyświetlą, więc cheat mode trzeba będzie sobie usunąć. Natomiast to jest fajny moment, żeby też wam pokazać jakieś przedmioty. O, na co możemy liczyć. Jest bardzo dużo, na przykład szaty Kana. No to wiadomo, że ja nie będę Hana szat nosił, ale są tutaj, nie? Jakieś imperialne rzeczy. Dobra, ale to nie. Nie będziemy teraz tego sprawdzać. Mam włócznie, miecz. Dobra, podjedźmy do środka. Od razu zdobyłem poziom. Nie mam tutaj ludzi, których mógłbym wziąć. I trzy punkty do rozdania. Teraz tak. Przede wszystkim jeździectwo. Miecz i tarcza raczej by było. Broń jednoręczna będziemy szli. Miecz i tarcza, tak mi się wydaje. Tak. Czyli broń jednoręczna. Będziemy dużo walczyć. Zdecydowanie będziemy dużo walczyć. I polearm też będzie potrzebny. Natomiast tutaj. Jeden punkt w scouting. Tutaj dodajemy sobie tu, żeby delikatnie też steward mi rósł. I jest ok. Teraz tak, co kogoś tu mamy? Special Weapon Order, nie. Podjedźmy do tych wioseczek. Mam 1000 sztuk złota, dobra. Europejscy. Wy też, podjedźmy do was, jakiego questa macie? Przyjemna muzyczka, bardzo mnie to cieszy. I tutaj... Nazywam się Charles. Very well. What do you propose? Plan tier pierwszy musimy, to się nie zmieniło. Ile my potrzebujemy? Mam 20, potrzebuję 50. Szybko to zdobędziemy. Zadźmy jakichś bandytów. Wbić drugi poziom klanu, jak najszybciej wejść na służbę. Najpierw jako najemnik, a później poprzysiąc służbę właśnie. Przyjechaliśmy uzyskać odkupienie tutaj, moi drodzy. Za kłótnie z bratem. Szlachcic europejski. Dobra, starczy. 13 już mi starczy, bo mnie... Lutersi są, dobra. Gonimy Lutersów. Ach, i muzyczka jest fajna. W ogóle muzyczka przypomina mi muzykę z Cara. Dajcie mi, moi drodzy, znać, czy... jakie są wasze ulubione gry związane z krzyżowcami. O, jakieś wykopaliska to były. Ale śmieszne czapeczkę ma. Jak w ogóle się skrzywił, jak dowiedział się. Czy jest to Twierdza Krzyżowiec, czy może jakaś inna gra? Ojojojojoj, ale ciemno. Wydawało mi się, że ja zaatakowałem za dnia, ale... Najwidoczniej nie. Poza tym ja muszę sobie też ogarnąć, zaraz zasłonić okno, bo... Ojejku, nie trafiłem. No. Dostał. Te kamienie przeszkadzają trochę. No, to ten z czapeczką został. No, już nie dorwałem go. Mają. Jest to. Jaka muzyka boska, dobrze. Jeden punkt renomy. Mało, ale expik będzie. Buty, czapę mógłbym sobie założyć. Załóżmy ją, no. Nie ma co wybrzydzać. Rękawice również. Rękawice również, dobra. Teraz tak. Pojeździmy dookoła. Postaramy się też questy porobić. Patrzcie, tu jest jakieś wykopaliska. Mamy. Albo tu jest jakiś piedestał, tu jest jakiś amfiteatr, coś takiego. Ciekawi mnie, czy coś, co, czy to jest jakieś rzeczywiste, czy po prostu fantazja twórców.
Ojejku, głodujemy. Nie wiedziałem, że ja wystartowałem z jedzenia. Tracimy morale. Szybko, szybko, szybko. Zanim mi ludzie uciekną. Jedzonko trzeba im kupić. Kupmy jedzenie. Oliwki, trochę zboża. Coś takiego. A, teraz tak. Żeby nie było, że... O. Świetnie, 140 tylko za to zapłaciłem. Teraz tak, tu jest question. Ja tutaj patrzyłem ten quest. Przetrenować jednostki dla nich. Nie, to będzie wieki to trwało. Także nie biorę tego. Mhm. Szukamy. Tripoli. Punkty w medycynę rosną, dobra. I oni są na czerwono. Ciekawe, czy to jest czerwona jako frakcja, nie? Chyba. No i tak, to czerwone jest, bo frakcja. A nie, że mnie zaatakują. Teraz plądrują Bejrut. Rycerze Templariusza, nie? Więc ja mogę sobie tutaj pojechać na tych Lutersów. Jeszcze dorwani, dobra. Miejmy nadzieję, że teraz będzie pogoda sprzyjała. No właśnie, pogoda już sprzyja. Teraz też do ataku. Dostał. Dostał. Dobrze. Kolor fajny, podoba mi się ten, który sobie wybrałem. Będzie to ciekawie wyglądało. To zakładamy, to bierzemy na sprzedaż. Punkty w leadership zostały dodane. I teraz jedziemy dalej, Jeruzalem. Jedźmy do Jeruzalem. Zasadzka karawany. No to niestety, jeszcze nie na mnie. Jeszcze nie dla mnie. Tu też nie, ale handel już możemy jakiś uskutecznić. 50 sztuk złota dla mnie. Jedziemy dalej szukać kolejnych. Do Betlejem jedziemy, patrzcie. Mamy Betlejem tutaj. To jest miejsce, gdzie łodzie można, landing area, tak? Można, a można tutaj lądować, jak będziemy płynąć. Mhm. Patrol krzyżowców. Mamy Lucy już, czyli już jestem na terenach innowierców. Powinienem chyba stąd uciekać. Bardziej bliżej nas pojeździmy. Teraz mnie jeszcze nie zaatakują, więc tyle dobrze. Że to nie jest tak, że o, chrześcijanie to trzeba atakować. Jeżeli nie jestem członkiem państwa, członkiem templariuszy, to... Rzymianie. Tutaj. Kolejna karawana. Bardzo fajnie odzwierciedlili tę mapę. Te wąwozy, to wszystko. Podoba mi się. Ta mapa wreszcie ma głębię jakąś, zobaczcie. Że to nie jest taka pusta mapa. I tutaj jakieś armie wielkie idą, możemy ich zamknąć. No podoba mi się takie rozwiązanie. Dobra, jest Bejrut. Oj, sorry. Nazywam się Charles. A widzicie? To są ludzie, on na przykład służy, jest najemnikiem, który walczy dla Węgier. To jest Templariusz, ale on jest najemnikiem. Czyli on nie jest członkiem państwa krzyżowców, tylko to są Templariusze, najemnicy. Zbierają się. Stefan? Aj. Nazywam się Charles. Też. Węgry i Chorwacja. Dobra, no tych bandytów nie mogę... O kurczę. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Teraz pytanie, czy ja pokonam tych, co są przede mną. Możliwe, że wycofam się do tego Tripoli. Czekajcie, tutaj szlachciców, tutaj dwóch łuczników. Mhm.
Weźmy dwóch jeszcze. I zaraz tam podjedziemy raz jeszcze. I z nim zawalczymy, mając po prostu więcej ludzi. Chociaż ja wiem, że to jest to, co... O, świetnie. Świetnie, 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 zrobimy ich. Stówkę im zapłaciłem, nie? O, tral, upstring. Uciekający tralowie. Dużo mniejszych frakcji pododawanych. Archers! Forward! And forward! Move! Move! Dobra, ja śmigam też. Tych konnych trzeba dorwać. Może dostanę jakiś fajny rysztunek. Bo ci dwaj mogą tutaj namieszać i tych konnych moich rozwalić. Nie będę aż tak daleko się wychylał. Dostał za dwa. Ale jest. Dobra. Tutaj. Dostał, giermek. O, pokonali go, dobrze. I jest ostatni. 32 obrażenia. 37 i leży. Jest zwycięstwo. No teraz mało renomy, ale... 150, dokładnie identyczna włócznia jak moje, trochę jedzenia. Powiedzmy, że moją stówkę odzyskałem, ale jestem teraz w stanie szukać tych kolejnych, co tu byli. Taktyka scouting dajemy. Gdzie oni są? Pojechali już dalej chyba. Przetrenować wojsko, to nie dam rady. Patrol krzyżowców. Tutaj czego potrzebujecie? Zwierząt rączych. Nie mam teraz kasy, ale później 4 muły. Dostarczymy ci 4 muły. Ja potrzebuję, zanim mi to zejdzie, złapać kogokolwiek. Złapać kogokolwiek. No, pojechaliśmy daleko, w głąb Europy. Teraz nie będę miał kasy. Włócznia. Zboże też mi zaraz pójdzie. Ale możemy być na arenę. Możemy być na arenę i zawalczyć na arenie. To też będzie dobre. To też będzie dobre, więc wejdziemy sobie teraz na arenę. Zawalczymy. Trochę skille trzeba popodbijać. Zdobyć level. Także arena. Join the tournament. O kurczę, no dobra, idę, ale to jest akurat... Turniej jest. Chciałem na zwyczajną arenę iść, ale jak jest turniej, to też wejdziemy. Wygrać go nie wygram. Ale skille jakieś powinny podejść do góry. Więc zobaczymy. Jest początek serii, więc loading screeny powinny być dłuższe raczej od normalnego. O kurczę. To jest. Nie mogę trafić. Dostał.
Dostał. Kolejna runda. Ten też. Kurczę, nas jest mniej o jednego już. Dobra, jest po... Chciałem powiedzieć, że jest po równo, już nie jest. Już nie jest po równo. No, jeszcze raz. Kurczę, lipa. Dobra, koniec. Koniec, koniec, koniec. Nie udało się. Mistrzostwa. Tournament is over. Ale na ręce można by też zawalczyć. Powiem, że jestem turbo nahypowany na tę serię, bo mogą tutaj naprawdę fajne rzeczy wyjść. Także idziemy na arenę. Dobrze, dobrze, dobrze. Niestety jestem ranny, nie? A nie mam teraz czasu, żeby czekać, aż wyzdrowieję. Ale z jedną... Tak, do pierwszych 5 denarów mógłbym spróbować. Dobrze. Zupełnie o wiele lepiej się gra niż na tym poprzednim modzie. Bo ten poprzedni mod był jednak problematyczny, jeśli chodzi o tą walkę. Nie drewnianymi broniami trzeba było walczyć, to była tragedia. Dobra. Do widzenia. Pierwsza piątka jest. O ty. Oj, tarczę mi przebił i mnie dobił. Dobra, ale jest jedno, jest 5 denarków. Jeszcze raz lecimy. Ewidentnie wystawia nogi, aby dostać. I headshot. O ty! Dostał. No, jeszcze raz. Dostał. Kurczę, że ja nie dobijam, nie? A to punkty się dostaje za to, kto dobije. Znaczy punkty. Nie punkty, tylko denarki. Teraz nie dostałem, bo dwóch tylko pokonałem, a teoretycznie tam zraniłem tylu, że... mogłoby to wlecieć. Do widzenia. Będę pilnował tego miejsca tu. Jest to samo broń, co mam. Tu też, tak. Dobra. Weźmy sobie to. Tam nie biegnę, bo oni zaraz tu mi się zrespią jacyś. Jest jeden tutaj. Jest ktoś za mną. A jakim cudem? On był wcelowany już tutaj. No nie. Równo się pokonaliśmy, ale dobra, to wystarczy. Już na razie wystarczy. Dostałem kolejny punkt broni jednoręczną, no teraz trzeba znaleźć bandytów.
bo nie będę w stanie się utrzymać. Za dużo ludzi możliwe, że... Część chyba będę musiał pożegnać. Tak, żeby dyszkę sobie zostawić, wtedy dwa razy dłużej będę mógł wytrzymać. Inwentory, no trzeba te konsole też wyłączyć. Nie wiedziałem, że to mi będzie pamiętało z poprzednich modów. Bo długo. Zboża nie mam. Karahisar, dajcie mi tam coś, naprawdę, dajcie mi tam coś. O, Slave Uprising, powstanie więźniów. To oni ode mnie uciekają? Uciekający niewolnik, kurczę, nie wiem. Nie wiem, czy ja wygram z niewolnikami. Ale się przekonamy. Teraz się przekonamy. Chyba nie są jacyś uzbrojeni. To nie są gladiatorzy. To nie są gladiatorzy. Ale... Może być kiepsko. Mam nadzieję, że ja kilku rozwalę i łucznicy również. Dobra, do ataku. Kurczę, no miejmy nadzieję, że to wygrywamy. Chyba wygrywamy. Bo ich... Oj, żeby nie stać konia. Bo ich fajnie odseparowałem, ale... Problem z egzekucją. Nie wygrywamy. Nie wygrywamy. Ja nie wiem, czy ja to sam ugram. Jakim cudem oni mnie pokonali aż tak? Bardzo, bardzo mi tu zaszkodziło. 15. Patrzcie, że ich padło tylko 8. 4 rannych, nie? Dobra. To jest do zrobienia. Ale fajnie jakby im się skończyły te kamyki, ja nie wiem czy mi się to może skończyć. Pojęcia nie mam. Bo patrz ile to mi zadaje obrażeń. Te kamcory. Dobra. Co mógłbym jeździć aż te kamienie im znikną? Dostał. 5. Kolejny. Jeszcze 13. No i są ranni. To też jest to, że raczej jeden raz powinny wystarczyć, żeby takiego położyć. No teraz nie wystarczyło. Jak piszcie, zapauzujcie teraz grę i piszcie komentarz, czy dałem radę, czy nie. Czy dam radę, czy nie. To minus 5. Dobra, przestali rzucać. Został jeszcze jakiś jeden, który rzuca. Tylko najgorzej, bo ci, którzy tu zostali, to mają już jakieś włócznie. Możliwe, że jeszcze kilku padnie, to oni zaczną uciekać. Moralki powinny siąść, bo system moralków... Chociaż nie wiem, czy on działa tak samo, jak ci nie mam tego perka na to. Mógłbym teoretycznie spróbować jeszcze nawiać, ale nie. No, że to siadło? Znaczy, że to nie siadło? Dobrze, 41. Odjedźmy, rozpędźmy się bardziej. Przewaga wysokości powinna też zrobić swoje. Prędkości też. A jednak z górki mam tę prędkość. Dobra.
To już za duże ryzyko było. Aż tak nie mogę. Muszę mieć więcej czasu na reakcję, na wykręcenie. Mhm. Jeszcze 10. W każdym pokonanym też zmniejsza się ryzyko, że oberwę od któregoś, nie? To jest chrzest w ogóle. Mam chrzest bojowy. Hmm. Muszę uważać, żeby nie dostać ani w konia, ani w siebie, no i w tarczę też za dużo bym nie chciał przejąć. To prawda, oni nie mają jakiejś super broni. Ryzykowałem, bo to drzewo dużo zasłaniało. Oni mają jakieś takie turbo broni typu topór, żeby siekiera, żeby mi rozwaliło te tarcze, ale to trzeba było uważać. Mhm. Dobra. Nie wiem, czy w ten sposób nie będzie lepiej, tylko aż nieco większe kółeczka. Dobra. Jedniu. Sześciu. Nawet jak się nie uda, to ja ilość statystyk, które dostanę, jest tego warte. Mhm. Och ty. Co jest z nimi? Jak blokują się? No, teraz coś oberwał. Zobaczymy, jak będzie z drugiej strony. Bo chyba jest mi łatwiej tutaj blokować wtedy. Czy to znaczy, że oni już uciekają? Jeszcze nie. Jeszcze wierzą w wygraną. Pięciu. Czemu myślałem, że czterech? Pięciu ich jest jeszcze. Och. Jakby to siadło, to padłby, bo byłem dość rozpędzony. Ojej, źle zrobiłem. Źle zrobiłem. Oj, ciach. No, przebić się przez to jest tak. Coś jak jest ich mniej, to ciężej jest mi tutaj ich dorwać. Awans w ogóle dostałem. Pamiętam, headshotik wszedł. Może też tak na dobiegnięcie, że to oni będą, ja zrobię tak, a oni będą dobiegać do tego. Tak też można być, czyli czekam. Czekam i teraz. No właśnie. Czekam i teraz. Dostał. Trzech. Tak, teraz patrzę, że w sumie oni mają te siekiery. Ja myślałem, że ich nie mają. Trzy obrażenia. Szkoda, że tylko trzy weszły. Byłem też bardzo wolno tym.
No niezła walka. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to osiądzie. Okej, leżysz. To was dwóch. Czy wy jeszcze nie uciekacie? Oni jeszcze nie uciekają. Dobra, teraz mam zasięg. Spróbujmy zrobić to tak. Och. Dostał. Dostał. I dostał. Zwycięstwo, moi drodzy, mamy to. Nie powiem, nie było to najprostsze. W sensie, może powinienem więcej ryzykować, ale nie chciałem. Nie chciałem. Zobaczcie, 5 jeńców. Dużo, dużo rzeczy. O, to jest fajne, biorę. To jest fajne, biorę. Cudownie, biorę wszystko. Wszystko. O, udało się. Więc nie dość, że żyjemy, to jeszcze... Czy gdzie my tutaj mamy blisko? Do koni, tutaj chodźmy. Awans dostałem. I jeszcze trochę zrobimy, nie? Szarża, obrażenia z szarży. Tak, obrażenia z szarży. I to jeździectwo też wzrasta. I co? Pole army, kiedy jestem na koniu. I broń jednoręczną, to później. Na razie zrobimy tak. Zarządzanie. I medycyna. W ogóle tu dam teraz punkciory, bo scouting jest. Tak. Idziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Karawana, ale wolałem, wiecie, już zobaczyłem coś czerwonego, automatycznie spację dawałem, tak jak teraz. Przepcenione materiały, gang potrzebuje rekrutów. Sprzedajmy jeńców. Wejdźmy tutaj. 470. 900. Trochę zboża. Niech będzie 10 tego zboża. Natomiast, czy są tutaj muły? Nie macie mułów. I od razu Greccy. To Greków nie chcemy rekrutować. Wracamy tam do siebie. Karawana Fredmana, Bartolomeo. I tutaj jeden Lewit. Idziemy, idziemy, idziemy. Tu się udało. Dla nich te muły trzeba sprowadzić. Ale jeszcze. Wracamy na Ziemię Świętą. Do Ziemi Świętej. I muzyczka fajna leci. Patrol krzyżowców. Kilku ludzi. Tak, żeby tutaj dyszkę mieć. I jak będę miał dyszkę, to będzie git. Chodźmy do Antiochii. Może tu będą muły. To je zaniesiemy. Handel. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Chciałem kupić jednego dla siebie, ale niestety nie mogę. Tyle to ma wioska. Tu gdzieś, nie? Bo już nie stać mi było dla siebie. Minus 26, tylko jeszcze na jedną mnie. Czy tam ktoś gonił karawanę. Ale... Muszę iść tu, gdzie wiem, że zarobię, nie? To jest to chyba, to. Larende. Tak. Proszę, twoje zwierzęta. I coś dostałem od ciebie za to? Mięso. Okej. To ja nie wiem, czy ja na tym mięsie nie zarobię nawet więcej niż... Czy sprzedam tylko tyle? 526, no, oczywiście, że zarobiłem. Oczywiście, że zarobiłem. Dobra, idziemy do koni. Szukać jeszcze może będą jacyś ci uciekinierzy. Może tutaj? Ale moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć.